Współczesny człowiek jest w zasadzie jednym ssakiem, który chodzi na dwóch nogach. Nie bierzemy pod uwagę krótkich przebieżek, do jakich zdolne są niedźwiedzie czy małpy, ani skakania jak kangury czy myszoskoczki. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze jakieś dwadzieścia tysięcy lat temu po Ziemi chodził zwierzak o nazwie Prokoptodon. Ten wielki dwumetrowy kangur poruszał się najprawdopodobniej tak jak my, bo ogromny ciężar nie pozwalał mu na hopsasanie, jak to robią jego współcześnie żyjące potomkowie. Prokoptodon miał potężne tylne nogi, pozwalające utrzymać masę ciała na jednej naraz, masywne pośladki, usztywniony kręgosłup lędźwiowy i szeroką kość krzyżową. Także jego stawy kolanowe bardziej przypominały nasze niż te u współczesnych kangurów, choć w każdej nodze posiadał tylko po jednym funkcjonującym palcu, jak koń, i na tych paluszkach przemierzał australijskie równiny. Niestety najprawdopodobniej wytępili go nasi biegający przodkowie, bo był smaczny. Gdy patrzysz na kręgosłup człowieka od tyłu, albo od przodu, jak wolisz, powinien tworzyć prostą linię. Oś. Mówiliśmy o tym w innym filmie tej playlisty. Inaczej rzecz się ma, gdy spojrzysz nań z boku. Z tej perspektywy przypomina podwójną literę S albo paragraf. U góry wygina się lekko ku przodowi, w środkowej części ku tyłowi a pod koniec znów ku przodowi. Te naturalne krzywizny nazywają się lordozą, mamy szyjną i lędźwiową i kifozą. To ta w odcinku piersiowym. W końcowym odcinku możemy też wskazać kifozę krzyżowo-guziczną. Taki kształt kręgosłupa nie jest nam dany od urodzenia. U niemowląt przypomina on literę C. Taki kształt małpom pozostaje na całe życie. Krzywizny są adaptacją do dwunożnej postawy. Dzięki nim lepiej rozkładają się obciążenia, a w trakcie biegu mózg nie obija nam się w czaszce, bo jest amortyzowany. Jak widzisz, kręgosłup kształtujemy sami naszą postawą sposobem chodzenia czy siedzenia. Gdy chodzimy zgarbieni, w źle dopasowanych butach, taszczymy ciężkie plecaki na jednym ramieniu. Siedzimy z podkulonymi nogami, a do tego mało się ruszamy, nasza oś szkieletu cierpi. Pojawiają się problemy. Najczęstszym jest skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. Nieleczona sprawia, że zniekształcona klatka piersiowa tworzy garb, uciska płuca, powodując kłopoty z oddychaniem, a zmiana obciążeń wymusza nieprawidłowe ustawienie bioder, kolan i stóp. Wywołując przewlekłe bóle i zwyrodnienia. Podobny efekt daje nadmierne pogłębienie naturalnych krzywizn kręgosupa. Różnorodnych krzywizn mamy w naszym szkielecie więcej. Już same kości prezentują całą ferię kształtów. Spójrz choćby na swoje stopy. Odpowiednie ustawienie względem siebie tworzących je kości tworzy łuki i wygięcia. Najlepiej będzie to zobaczyć oglądając mokry odcisk. Spauzuj film, ściągnij skarpetkę zmocz stopę w wodzie i stań na suchej bibule. I jak? Popatrz na rysunek i porównaj swój odcisk z tymi na schemacie. Który przypomina najbardziej? Mam wielką nadzieję, że ten drugi z lewej. Jeśli trzeci, to masz osłabione mięśnie i więzadła stopy. Ale odpowiedni zestaw ćwiczeń i noszenie dobrego, wygodnego obuwia pomogą Ci uporać się z tym problemem. Gorzej, jeśli Twoja mokra stopa odcisnęła na podłodze obrazek z prawej strony. Masz płaskostopie. Czym prędzej zgłoś się na leczenie? Być może wystarczy porządna fizjoterapia. Jeśli nie, konieczne będą specjalne wkładki. To ważne, by je nosić bo w ten sposób dbasz nie tylko o zdrowie swoich stóp, ale też kolan, bioder i kręgosłupa. A teraz osusz nogę i palcami podnieś z podłogi skarpetkę to świetna aktywność dla mięśni stopy. Jeśli jeszcze raz uważnie popatrzysz na naszego kostka, to zauważysz, że sporo kości jest powyginanych. Możesz wskazać kilka takich pogiętych przypadków? Pewnie zwróciły twoją uwagę żebra, albo obojczyki. Spokojna głowa, te powyginane kości są zupełnie zdrowe, mają pod dostatkiem soli wapnia i fosforu. Bywa jednak i tak, że powyginane są kości, które powinny być proste jak uda czy piszczele. Taką sytuację widzisz na zdjęciu. To efekt złej gospodarki wapniem czy fosforem w okresie kiedy kości rosną. Przyczyną może być uboga w te pierwiastki dieta, brak witaminy D, albo nieprawidłowa praca tarczycy. Wówczas kości są miękkie i podatne na deformacje. Gdy dziecko zaczyna chodzić, wyginają się pod jego ciężarem, a ze względu na kształt, jaki przyjmują, chorobę tę nazywamy krzywicą. Równie niefajna choroba, która zmienia gęstość i strukturę kości, a przez to ich wytrzymałość, nosi nazwę osteoporozy. Skojarz po nazwie, co się dzieje z taką kością? Może na właściwy trop naprowadziły cię pory? To dobre skojarzenie, bo kość z osteoporozą ma więcej porów czyli jest po prostu bardziej dziurawa niż zdrowa. Do tego jest też bardziej krucha. Patrząc na obrazki, widać, że jest tam po prostu mniej kości w kości, a masę kostną zaczynamy tracić już w trzydziestym roku życia. Warto zatem postarać się, aby do tego czasu zgromadzić solidny zapas, z którego będzie można na starość podbierać. Szkieletowi szkodzi nadmierna chudość to dlatego, że wzmacniające kości hormony produkowane są w tłuszczu. Na przykład żeńskie estrogeny. Najbardziej narażone na osteoporozę są panie po menopauzie, kiedy poziom ich hormonów płciowych mocno spada. Utracie masy kostnej sprzyja też mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, stosowanie niektórych leków, niedobór witaminy D oraz wapnia i białka w pokarmie. Kości słabną, gdy nie wykorzystujemy ich podporowego potencjału i nie modelujemy ich pracą mięśni. Najlepszą profilaktyką osteoporozy są ćwiczenia oporowe wykonywane z dużymi ciężarami. Dobre są też szybkie biegi, chodzenie po schodach, skakanie na skakance i inna aktywność intensywnie angażująca mięśnie. Jak widzisz, Podstawowym elementem zdrowia naszych kości, mięśni, stawów i innych elementów układu ruchu jest ruch. Aktywność fizyczna doskonale wzmacnia ten układ, co sprawia, że staje się on mocniejszy i bardziej odporny na urazy. Dodatkowo ruchy usprawniają wydzielanie mazi we wnętrzu stawów, a ta, jak oliwa, smaruje nasze chrząstki, żeby za bardzo nie skrzypiały i nie trzeszczały. Ale pamiętaj, regeneracja jest integralną częścią każdego treningu. Nie zapominaj o odpoczynku, rozciąganiu, masowaniu i morsowaniu. Nie tylko mięśnie, ale też kości podlegają ciągłej przebudowie. Aby sprostać tym budowlanym wyzwaniom, komórkom potrzebne są materiały, głównie białka i witaminy. O tym, skąd je brać, opowiadamy w lekcji o układzie pokarmowym. Złamanie kości to raczej jasna i bolesna sprawa. A czy wiesz, jaka jest różnica między skręceniem a zwichnięciem stawu? Ciekawa jestem Twoich odpowiedzi w komentarzu pod filmem. Skrzywienia kręgosłupa. To nadmierna kifoza, nadmierna lordoza oraz skolioza. Płaskostopie to obniżenie lub całkowity zanik sklepienia stopy. Ostooporoza i krzywica to zaburzenia gęstości i struktury kości. Powoduje je głównie niedobór wapnia, fosforanów oraz witaminy D w diecie. Wiesz już, jakie wady postawy ci grożą i jak im zapobiegać. A więc ostatnie kliknięcie w przycisk subskrypcji i czas zrobić sobie przerwę od komputera.